dobry wieczór. Dobry wieczór, Tomasz profesor. Stanisław Krajski. Ta rozmowa jest nagrywana, czy pan na to wyraża zgodę? Tak, proszę bardzo. Będzie umieszczona na YouTube, a następnie na stronie poświęconej księdzu Mirosławowi Mikulskiemu. Czy na to pan się też zgadza? Tak, oczywiście, proszę bardzo. W 89 roku ksiądz został proboszczem w parafii świętego Floriana i czy w tym roku już państwo się zetknęliście z księdzem? Tak, naprawdę jesteśmy parafianami świętego Floriana od 77 roku, także wtedy żeśmy tutaj już też mieszkali. A akurat była taka sytuacja, w której nasze córki chodziły do szkoły, miały się przygotowywać do pierwszej komunii świętej, więc w ścisłym kontakcie akurat z parafią, no i ksiądz proboszcz Mirosław pojawił się, no i wtedy zaczęła się nasza znajomość. A przygotowania do komunii świętej toczyły się troszeczkę innym torem. Ksiądz proboszcz zaproponował to paru osobom i jak gdyby dzieciaki chodziły w innej trochę grupie, przygotowywał je specjalnie tam do komunii świętej. Trochę bez takich szumnych wszystkich zabiegów związanych z uroczystościami, a bardziej kładł nacisk na zrozumienie samego faktu świętej spowiedzi pierwszej. No to były te takie najważniejsze rzeczy. No właśnie, bo tam były dwa przygotowania. Pierwsze przygotowanie do pierwszej komunii świętej, do pierwszej spowiedzi świętej, a drugie przygotowanie do pierwszej komunii świętej. Tak, no więc to trwało, że tak powiem, to było w cyklu takim, jak jest rok szkolny. Te spotkania tam się odbywały raz w tygodniu, czasami dwa razy, no w zależności od sytuacji, jaka była. Ale jak gdyby naturalną sytuacją było to, że no, dzieci przed przystąpieniem do sakramentu komunii, no muszą najpierw przejść przez sakrament pokuty, no więc to jak gdyby była takim naturalnym torem, z tym, że oczywiście było to rozdzielone, że najpierw to oczywiście było przygotowanie do spowiedzi, a później już kontynuowanie do komunii świętej. Czy to było przygotowanie tylko dzieci, czy też rodziców? Nie no, chodziliśmy razem, także to praktycznie rzecz biorąc była jak gdyby katecheza też i dla dorosłych, bo że przypomnienie wszystkich tych najważniejszych praw zawsze dobrze robi i dorosłym też. Zrozumienie pewnych sytuacji, ksiądz dosyć szczegółowo objaśniał sprawy związane z mszą świętą, z sakramentami. Myślę, że to była bardzo ważna dla nas także jako dorosłych nauka. Przy okazji, ponieważ wspólnie razem z dziećmi, tam jeszcze dwie, trzy rodziny przyjaciół też były, no więc wspólnie razem żeśmy w tych spotkaniach uczestniczyli. I pierwsza komunia nie była w maju, tylko wcześniej, tak? Nie, to znaczy pierwsza komunia była osobno, nie w cyklu takim jak dzieci normalnie majowe, że tak powiem, przystępnej, to była uroczystość osobna. W naszym przypadku to było chyba nawet w czerwcu, że później była troszeczkę. Natomiast była to uroczystość inaczej zorganizowana, bo wspólnie razem z rodzicami w kaplicy kurialnej mieliśmy taką uroczystość, w której wspólnie razem żeśmy przystępowali, znaczy dzieci do pierwszej komunii, a my razem z nimi. Że to było troszeczkę inaczej zorganizowane niż zresztą bardzo tutaj był kładziony nacisk na to, żeby nie zakłócić tej przebiegu tej uroczystości myślą o strojach, prezentach czy tego typu rzeczach, ale raczej właśnie położyć akcent na zbliżanie się do tej pełni chrześcijaństwa, kiedy dzieci już mogą uczestniczyć w sakramencie Eucharystii, a później no jak gdyby już naturalny dalszy krok to byłoby bierzmowo. A później był udział w grupach synodalnych, tak? To znaczy to było jak gdyby pewne równoległość, dlatego że no takie spotkania ksiądz zainicjował w wyniku jak gdyby w sposób naturalny, że wymagane, właściwie dobre byłoby przygotowanie i uczestnictwo w takiej katechezie dla dorosłych, nazwijmy to tak. Raczej ksiądz to traktował jako spotkania, które odbywają się na zasadzie tej, że raz w tygodniu grupa dorosłych spotyka się najczęściej, na początku było to w takiej sali nad zakrystią. My się spotykali i rozmawiali o bieżących sytuacjach z życia Kościoła i o jakimś temacie wiodącym, który był
aktualne, a których ksiądz poruszał i rozpatrywaliśmy to, ale to już oczywiście była grupa szersza, nie tylko ci, którzy się przygotowywali do Komunii Świętej z dziećmi. Była już grupa dorosłych, którzy chcieli przyjść na takie spotkania. Te spotkania toczyły się, a w międzyczasie został, jak gdyby wszedł w cykl działań parafialnych, także synod, który w naszej diecezji już później był jak gdyby takim no, miejscem, forum wymiany myśli pomiędzy hierarchią kościelną a tymi świeckimi także. No my żeśmy uczestnicząc w takich spotkaniach, katechezach jak gdyby dla dorosłych, naturalnie podjęli też wezwania synodalne i jak gdyby krok po kroku pewne tematy były rozpatrywane i z tych tematów wynikały no, sugestie, czy też tematy, które warto byłoby zawrzeć później już we wnioskach synodalnych. Czy jakieś tematy tamtych czasów pan pamięta? No, w tej chwili jest mi trudno raczej powiedzieć dokładnie, precyzyjnie, a były to sytuacje związane z bieżącym życiem Kościoła i wtedy poruszanymi tematami, ale no to było już no, prawie 20 lat temu, także no, o szczegółowych tematach. Wiem, że były to bardzo, bardzo niekiedy zawzięte dyskusje i rozmowy i tematy, które warto byłoby zawrzeć wtedy, na tym etapie rozwoju Kościoła. Mhm. I to grupy synodalne się przekształciły w akcję katolicką? Czy to tutaj jak gdyby ten grupy synodalne były to grupy, które no, przez lat, miesięcy, kilkanaście, przez lat, dwa chyba, czy nawet więcej, trochę były jak gdyby tym tematem zajęte i w sumie razem powstała taka, nazwijmy to tak, księgą zważań synodalnych skierowanych do tych organizatorów synodu, którzy jak gdyby mieli to później w jakimś tam sensie zawrzeć, skodyfikować, ewentualnie wyrazić jako wyraz owoc tych rozważań synodalnych, prawda? A ponieważ w 93 roku papież jak gdyby zasugerował też naszej hierarchii, że warto byłoby zbliżyć się do takiego tematu reaktywacji akcji katolickiej, która się międzywojennie no, bardzo jak gdyby tak prężnie działała, to ten temat jak gdyby w sposób naturalny kierowany był do tej grupy, aktywnej grupy świeckich, którzy działają i związani z parafią, prawda? Naturalnie dotyczyło tych działaniach synodalnych, brali udział. To był jak gdyby w taki sposób naturalny, spokojny przechodziło. Natomiast no, tutaj z księdzem Mirosławem to bardziej, jeszcze powiedziałbym, byliśmy nastawieni także na działania około parafialne, prawda? Tych wiele tych sytuacji nie tylko wynika tego, że no, katecheza dla dorosłych, czy też przygotowanie komunii do Komunii Świętej, ale także sytuacje związane z tematami, które ksiądz jako proboszcz nas podejmował. No, Praga i w ogóle parafia świętego Floriana jest dosyć specyficzna. Parafia liczy tam kilkanaście, nie wiem, 12 do 16 tysięcy ludzi, w zależności od tego, jaki tam terytorium obejmuje. To można by nominalnie powiedzieć, ale jej w zasięgu są też takie jak swego czasu już sławne enklawy, jak tam powiedzmy Ząbkowska, Brzeska, prawda, to były te rewiry, które zazwyczaj no, nie były przedstawiane jako te, które warte były uwagi, a w każdym razie na pewno nie były to tereny zaliczane do ekskluzywnych, tak to nazwijmy. Księdzu bardzo zależało na tym, żeby właśnie mieszkańców tak, tych ulic aktywować, żeby zbliżyć się do kościoła. No i stąd były pomysły takie, żeby wspólnie razem bawić się, czy też urządzać majówki na Brzeskie, jakieś zabawy, czy gry dla dzieci, młodzieży z tamtego terenu. A na drugim, jak gdyby biegunie, kiedy przychodził okres zbliżania się do Wielkiej Nocy, no to droga krzyżowa, prawda? Ale wracając jeszcze do akcji katolickiej, bo tak, powstała akcja katolicka. Ona powstała powoli, to była najpierw grupa inicjatywna akcji katolickiej, a dopiero potem przekształcała się dalej w już bardziej no, schierarchizowane, tak. I pan był działaczem tej akcji katolickiej od początku, tak? To znaczy
znaczy rzeczywiście w ramach grupy synodalnej, a później tych wszystkich działań, które były tam dalej podejmowane, to w tej grupie inicjatywnej rzeczywiście byłem i no, staraliśmy się, że tak powiem, zawiązać taką strukturę, o której no, nasz episkopat myślał. No i czym się ta akcja katolicka zajmowała? Akcja katolicka ze swojej struktury to jest stowarzyszenie świeckie, które jest nastawione na pomoc hierarchii kościelnej. Takie jest, że tak powiem, główne zadanie, więc też nie jest to tak, że jest określone zadanie tylko związane z jakąś sytuacją, na przykład różańcowe, czy też grupy Medalika, czy innego rodzaju grupy, które są w parafiach, są nastawione na pewnego rodzaju charyzmat główny. Natomiast tutaj jest to tak, że akcja katolicka obejmuje szerokie spektrum działań, które mogą się, wyrażając aktywność świeckich, być użyteczne na potrzeby życia parafialnego. I począwszy od spraw kulturalnych, powiedzmy sobie spotkań historycznych, kulturalnych, zagadnień bieżących z życia Kościoła, zagadnień związanych z szeroko rozumianą kulturą, także no przez formacje, przez wszelkiego rodzaju działania, które no, przybliżają sprawy Kościoła dla osób świeckich, którzy niekoniecznie są związani tak blisko z Kościołem, ale przecież na przykład w ujęciu za sława także to jest sprawa młodzieży, którą on chciał z kolei aktywizując sportowo. No więc to, że w ramach akcji katolickiej można podejmować. Tak, znaczy, ale konkretnie na terenie parafii to tak wymienił pan jakieś spotkania historyczne, tak, kulturalne, czy te... Wystawy, wszelkiego rodzaju wystawy, spotkania historyczne, spotkania okolicznościowe, z nimi sprawy takie, które żeśmy zaczęli drążyć, to między innymi rocznica rzezi Pragi, bo tutaj na naszym terenie jest pomnik upamiętniający no, ten fakt historyczny, jest krzyż, który stoi w okolicach cerkwi świętej Marii Magdaleny, ale te tematy były zapoznane, one jak gdyby nie wracały, bo też nie były na rękę poprzednim jak gdyby władzą, więc też staraliśmy się, że tak powiem, uwypuklić to i stopniowo, krok po kroku, tworząc msze święte, tworząc oprawy, tworząc dzień skupienia i pamięci, jakieś odczyty, przypomnieć. Na przykład no, to jest jeden z tych przykładów, który powiedzmy sobie, takie działania, które spowodował, że tak naprawdę ta rocznica rzezi Pragi później weszła już do obchodów oficjalnych jako święto obchodzone w ramach struktur miejskich też, dzielnicowych, ale na początku to było oparte działanie z naszej strony. Oczywiście przy współpracy tych wszystkich, którzy z parafii, którzy i księży i chcieliby, że tak powiem, w tym wszystkim uczyć. Ale ja pamiętam też i wystawy muzeów wypożyczane, a i zapraszani prelegenci, powiedzmy sobie, literatury i Sienkiewicza, prawda, i rozmowy na tematy tego typu bardzo częste. Były także sytuacje związane z sytuacjami historycznymi, kiedy zapraszaliśmy profesora Drozdowskiego czy innych wykładowców po to, żeby to mówili. Ale nie stroniliśmy także od spotkania z tymi przedstawicielami, powiedzmy sobie, naszego życia gospodarczego czy politycznego po to, żeby zrozumieć pewne trendy czy też sytuacje, które są, prawda? Spotkania z panem premierem Olszewskim czy z panem Markiem Jurkiem czy powiedzmy sobie z panem posłem Górskim później, czy też spotkania z ekonomistami jakimiś, którzy wyjaśniali pewne rzeczy. No jest to kwestia na przykład podejmowanych działań, bo wtedy jak gdyby no, weszła też i sytuacja związana z podejmowaniem działań przeciw bezrobociu, prawda, aktywizacji pewnej grupy ludzi, zrozumienia przez nich, podejmowania przez nich działań na własną rękę. I to trzeba było też przygotować. To takie jak gdyby takie działania też były u nas podejmowane, cały cykl spotkań ku temu. Musimy, przepraszam bardzo, musimy kończyć, będziemy kontynuowali to.
następnej rozmowie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.